mam wszystko na swoim miejscu. I po co tu na mapachulkę zostawiasz, jak tam szafy wszystko ma swoje miejsce? Jeszcze jak nie inaczej, to nie porządku. I otóż nie mówiłem, plama i ta paszka. Ale Grzesiu, Grzesiu. A propos, co z kusznicą? Muszę wywieźć. O Bogu, dzięki. O Bogu. Ostatnie nic miał może nie tak z naszego domu będzie raz. Przecie cicho i spokojnie. I teraz, co? Postaram to, nie postaram. O, panie poruczniku. Wiem, na co pan zagrałaś, ale nic z tego. Ale kupno szczerze niż kobietę święto, daje nic z tego. I udowodnisz, że żołnierz potrafi dołęczać bez kobiet. A to piękny żołnierz. A dobry śmienity. No dobrze, ale czy zawsze go panowie tym wyśmienitym nazywali? Czy raczej przykre było to kobietę święto? Tam chodźmy na polowanie. Panowie, nie zgadniecie! Dość się jadą! Wszystko! Jedna to kilka pojazdów! Największa parada! Dla Boga! Landara! Dość! To mamy! Wyjaśnij wszystko w jednym słowie, bez zawiłości i wielkiej może. Wystarczy zginąć.
zadać wszelkie wątpliwości. Pozwól, siostro, mi niech ci przerwę. No, wyszła miłość do przekonania, by się objaśni i wyłuszczy oraz dowiedzie swego zdania. Jako, że sprawa wielkiej wagi, lepiej okrężną wybrać drogę. Sprawa dziedziczna, rozdziałną i dłuższym posłużyć się wywodem. To lepiej już to zacząć Ksenię, bo uwolniemy w tych przemowach. Bardzo, proszę, proszę bardzo. Ja nic nie umiem, tak? Ja nic nie wiem, zatem nie powiem ani słowa. Lubicie gadać? Zatem proszę śmielej, łaskę mi robicie! Przeciwnie! Już się nie odzywam, niech siostra mówi, ja milczę. Bardzo proszę, proszę bardzo! Proszę, siostro, nie przeszkodzę. Nie, siostra lepiej zadać. Siostra lepsza jest w wynowie! Siostra, co miałaś nie w sumie? Ja w ogóle nic nie... Ja przychodzę! A, milczę, 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 milczę! Milczę, milczę! Mówcie sobie, milczę! Cóż tam słychać? Zaprzęgać! Nie każą! Jakim ze rozdziałem zaszczyciły nas tam? Jak młodości, ja mnie zapomniałem.
Oj, zabawiałem panny, mężatki i wdowy. Teraz też rozbawisz, żarcik pan gotowy. Wesoły fajerwerk, ucztę na podłodzi. Mówię ci, śmiechu będzie co nie miał. Nie, nie, ma honor! No nie uchodzi! Moja pani się kłania i prosi pana do siebie. Kogo? Porucznika? Nie, pana majora. To dlaczego na niego patrzysz, jak mówisz do mnie? Idź, powiedz swojej pani, że tego wieczoru służyć nie będę swoimi uszami, tylko prośba. Byśmy sam na sam byli. Teraz nie mam czasu. Majorze, majorze, na co ty plekasz? Wcześniej czy później trochę zawsze cię doczeka. To mój przyjacielu, dobrze i dzień cały. Ale tak proszę czuj, wygląd jest nieprędko nastąpi. I dobra, odbyć potrzeba ta nieszczęsną rozmowę. No cóż, to rzecz straszna. Moja pani teraz nie wieczór chce mówić z panem i zaraz tu będzie. Twoja pani, jak widzę, nie lubi powtarzać rozkazu. I bardzo, nie lubi. Dla nas tu widzę, dzisiaj miejsca nie ma. Chodźmy się przejść trochę, bo jedźmy. Ale nie zastanawiajcie się mnie samemu. Idźcie do grób, bądźcie w odwodzie. Jesteśmy sami? Tak, jesteśmy sami. Czterech słowa rzecz skończę? To mi trzeba. Sama mówić będę. Tak, sama jedna. Usiądźmy. Z początku zaczynają. A od końca to nie można by znaczyć. Coś to za myśćika. No, bardzo roztropna, bo pamiętam, co się ostatnio powiedział. I teraz podobnie. Jakim braciszku gaduło się zrobiłeś? Nie, no milczę. To słowa dość nie mogę. Ale słucha. Ponieważ chcesz służbę porzucać. Ale ja nie chcę służby porzucać. Na co to kryć? No szczerze mówię. Na wsi chcesz się ożenić. Ale nie myślę. Przestań. Nigdy nie skończę. Słucham. I robisz rozumnie, ale trzeba krótko mówiąc, abyś się ożenił. Co? Nie no, pomysł szalony, dowcip zmyczony, no cóż to za angielony. Jestem w pojedni zgromiony, jestem zaangielony z siadą, z pułkiem złączony. Nie chcę i nie pragnę sobie żadnej żony. No Józe, ale jak się ożenisz, to wszystko się odmieni. Świeżość docenisz młodej zieleni. Wszak bieg dojrzały ma światła swoje. Wśród tych promieni znikną niepokoje. Ale ja w żadnym sposobie tego nie zrobię. No, darujmać pani perorę sobie. Majorze, jak się ożenisz, to się odmienisz. Nie leś się i wypnaj swe zwątpienie. Bo jeśli mądry, szybko rację przyzna. Mnóstwo małżeństw nie zyskuje na szczęście. Ale na cóż ustawiam mi szczęście będzie. Dom ma lat 500. A rosną żołędzie. Sprawa przegrana, no myśl niesłychana, tylko banana skusi taka zmiana. Nie leń się i wypleń swe zwątpienie. Bo jeśli mądry, już ci pomówiłam. Szybko rację przyznasz. Tak? A tu za pożytek ze starego człowieka. To szpatki starszy, tym bardziej marca krycza. Nie wiesz, kogo cię za żonę przeznaczam? I nieciekawym. Moją Zosię. To dziecię? Ma 18. A ja 46. Nawet 4 lata starszy od pani. Bez roku by bardzo proszę. Obać pani to podobno już 42. Może same widzę obydwie, noszę za moje dobre chęci. No ja za dobre chęci dziękuję, tylko układu nie przyjmuję. Zastanów się uparty majorze. Dziewczyna na wsi, bo wolnie wychowana. Cały swój. Będzie ci wdzięczna, będzie kochała i szanowała. Więcej jak ojca niż męża. A ty? Otoczone dzieci. Ha, już to widzę. Ja dzieci takie pytają. Tato! Ach, będziesz błogosławił chwilę, w której zostałeś moim zamiarem. Nie gardź więc losem, który ci się zdarza. Ale pan Boże, losem nie gardzę, tylko szczęścia nie widzę. Bo do zatruć czułość młodość do dolegliwości wieku starego i wystawić się na pośmiewisko całego pułku huzarów. Co za troska. Niech no się trafi z tego całego pułku huzarów. Ładna, młoda i mądra dziewczyna. A zobaczysz, że co innego radzić, a co innemu samemu działać. Proszę więc pana brata zaprzestać wszelkich naraz tym swoim rotmistrzem, tym swoim wysmukłym kapelanem i tym swoim drugim kolegą. Każdy obradać ci będzie sam, gdyby mu ożenił się ze 3 razy. Namyśl się, ale sam, bardzo proszę. Krótkie namyślenie. Bardzo krótkie? Mam rozum, bo dzięki. Chodźcie na koledzy! Powiem na sama mi nie mówić. Mają się śmiać razem ze mną. Nie no, nie się żenisz. Też mi przechodzi. O!
Dowiedziałem się nareszcie, o co chodzi. Co mnie żenić? Ale nie, no przymusisz się, przymusą. No zapewne, ale chciałbym jak najmniej o tym słyszeć. Niech gadają. A my nie słuchajmy. Nie sposób nie słuchać. No, przykrzy się im nareszcie. Co? Gadanie? Nie no, żartujesz, panie kolego. Trzeba to rozważyć. Tyle mi się nie żyło. Nie no, żenić się, no, nie uchodzi. Ja tak sądzę. Ja tak sobie. No dobrze, ale cóż za szalato? Tego jeszcze nie wiem. Moje więc zdanie, że... No. Trzeba to jak najszybciej ważyć. Co? Rada wojenna? Nie no, rotmistrzu powiedzieć, że to być nie może. Ale powiedz jej, co myślisz? Co myślę? Nie obchodzi, nie? Niech major mówi. Może być nie. Niby mam te przeczucie szczęście duszę moje napełnia.
No, ciebie tu spotykam, ciebie tą, którą tak dawno na próżno szukałem. No, szczęście więc tylko moje, że mi się tam wtedy trafiło. Zofio, spójrz, stożka, którąś puściła. Od tamtego momentu nie zeszła z serca mego. Nie widząc, gdzie kto jesteś, ja cały czas tobie wierny byłem. Z osobna widzę, Bóg przyjął przysięgi nasze, ale ludzie, moja matka, ona nic nie wie o tym. Nieszczęściem rodzicy moi, jeżeli jest woda z 10. I dość by było powiedzieć, że to był prowadź, aby mnie przybłagam Bóg czynić. Nic więc o tym jeszcze. Zwierz się, majora, bez im jego pomocy. Mógłbym ufać jego pomocy. Gdyby tylko nie w tej mierze, przecież on jest niezwyciężonym nieprzyjacielem małżeństwa. I choćby mi nie przeszkadzał, straciłbym we jego przyjaźń, może i szacunek. Nieszczęsne uprzedzenia. No, z drugiej strony jestem pewny, że moim rywalem też nie będzie. No raz, że się nie boi całego szwadronu rycerskiego niż i się tej żony. No powtórzę, że na to szlachetnie myśli, aby chciał być sprawcą naszego nieszczęścia. Ale wiedz jeszcze o tym, że jeżeli nie pójdę za niego, smętosz, obrzydły głupi stary lepiesz rękę moją małą. Ale czemu to aby matka? Nie majątek szczęścia, mam mówiąc między nami jest strasznie upartą. To źle. Bardzo źle. Ale mówię o kochającego Bóg nieboszcza. Może matka zmieni się z rzeźbami naszymi? Nie, nie. Na niepewne los nie stawmy. Cóż więc robić? Przykra rzecz udawać. Zwłaszcza z przyjaciółmi. Ale ich uprzedzenia często nierozsądne. Uprawniają poniekąd to niewinne oszukaństwo. Trzeba więc, abyś oświadczyła majorowi, że chcesz pójść za niego. Dla Boga to pójdę. Ale ja tego nie lękę. Nie lękę. Twoja matka, widząc cię przychylną zamiarowi swemu, nie straci nadziei przywieźć go do skutku. I odmów smętoszowi. A major? Major coraz bardziej przynaglany, przyjmie łatwo strażnie podsuniętą myśl. No, mną wręczyć siebie. To by było dobrze. No, stary musi tak podobać. No bo on, stary, zakochać się no, nie zakocha. A dobrze będzie w twoim, dlaczego to właśnie ja. Mam więc... Być matce powolną, a majorowi przyjazną. Jesteś jednak pewien, że nie zechce. Jestem tak pewny, jak ty moje, jak twojej miłości. Tak, jak będzie jakikolwiek skutek otrzymany serce Zofii twoim do śmierci. Samo to zapewnie jest moim szczęściem. Ale idź. Idź uwiadom matkę odpowiedzi majora. I postępuj sobie stosownie do naszego układu. Niech miłość i nadzieja naszym hasłem będą. Do zgonu. Grzesiu! Grzesiu! Tak? Konie ze stajni wyprowadzić.
Dokąd? A dokąd chcesz? Niech pan mówią. Moja pani prosi, abyś pan kazał powynosić z domu wszystkie armaty, fuzje i pałasze. Się lęka nowego przypadku i spać nie może. Armaty powynosić i pałasze? Grzesiu! Tak. Proszę, tak się nastrygujesz. Na konie. Moja pani prosi, abyś pan kazał zakazić pod oknami, bo prąd bardzo śmierdzi, jeszcze do dreszcz się powiększa. Grzesiu! Czegoś chcesz kazać zakazać? Na dworze? Bądźcie zdrowi. A, on to. Jadę? Odstępujesz nas? Nie wytrzymam tu na... A to ja pojadę! A no, to się nie zachowa. Ale moi panowie, jak jesteście same damy, zostawajcie. Ale sobie tu poradzę. Ale na nas... Ona na nas nie puszczą! No nie... Masz ci pan, no? Kochany wuju,
nie znowu? Pokażesz? Zosiu moja! Słucham. Nie, ja bym tu dali taką sprawę. Zapewne bez wątpienia, wiesz, to jest taki zamiar twojej matki względem... Wiem. No cóż ty na to? Ja nic. Oj, no mów szczerze. Szczerze mówił. Więc nic? Nic. Co ci twojej matki? Bynajmniej. Z oczu. Mylisz się, mać pan dobrodziej. Mylę się? Muszę ci prawo. Ja chcę, nie ja ciebie nie chcę, czy... Ja bym nadal. Moje panienko, chciałbym, abyśmy mogli się zrozumieć. Ja tego jedynie pragnę. Dla dobra nas obojgu. Będzie, że trudno dał się do... Twój los szczerze mnie zajmuje. Którego spodzić muszę. I powiedz mi, chcesz za mąż? Tak jest. Pójdź za mnie. Tak jest. To niedobrze. Dlaczego? Dlaczego? Tak jest, dlaczego niedobrze? Zdaje mi się, że masz panna możesz to tym. Łatwo zmiarkować. Ale nie. No mi przynajmniej do tego nic nie widzisz. I owszem. I owszem? No rzeczywna dziewczyna. Ładna, mądra, no rzeczywna. Moja panienko, ale mnie się zdaje, że nie byłabyś szczęśliwą. Od niego to zależeć będzie. A nie tylko od niego, ale od wielu, wielu okoliczności. Ale tych trudno przewidzieć. A po części, moja panienko, po części. Nigdy nie zgłębiałem się, co stanowi istotne szczęście w małżeństwie. Mniemam jednak, że twoje ludzi powinno dobierać się jak... O! Jak parawanik! Równy chłód, równy zwrot, równy ogień! Wtedy się dobrze jedzie, a nie morduje! Ale kiedy jeden bystry, a drugi leniwy, ten miękki, tamten twardousty, to diabła bardzo. Prawda, panienko? No powiedz mi, właśnie pani, jakbyśmy się pobrali, to do której pary koni będziemy podobni? No, do pierwszej czy do drugiej? Mnie się wydaje, że do drugiej. No widzisz, patrz pana byś biegała, ja już się potykam. Patrz pana byś się śmiała, hasała, a ja... No ja już pokaszluję. Śmiej się, śmiej. Lepiej się śmiać, niż głupstwo zrobić. Ale kiedy nie myśl, tylko porównanie rozśmieszyło mnie trochę. Więc bez porównań. Masz panna... Łoda, lubisz zabawę i bardzo dobrze, bo to na to pora. Potrzebuję mi zatem męża, to by się także lubił bawić, co by się ciągnął po teatrach, ucztach, balach, co by ci przykryło gdzieś tam na fujarce, nad którym się nie w tych waszych romansach opisują. A ja was pani już nie doczekam. Jestem w dzień służbą zajęty, wieczór fajkę pala, w nocy chrapie, aż się odnaszę. Czy jedynie uciech i rozrywek w małżeństwie upatrywać się trzeba? Jestże młodość wdzięczną, abyśmy zapominali o późniejszym wieku? Za nic liczyć łagodność? Godność? Całość charakteru? Wszystkiego się
przynajmniej, co mówić. A widzisz? Miła. A widzisz? Ale rozsądnie. A przecież to wszyscy wiedzą. Bardzo rozsądnie. A panie... Gwałtem z tej strony. Gwałtem. No, bardzo dobrze. No, ale z drugiej strony... Oj, nie, z drugiej strony. Podobało ci się. Podobasz, to się podobało. Powiedz się, że... Cześć, łatwo mówić. No cóż ci przeszkadza? A zgadnij, właśnie. Mam nie chcę zerwać. Lat 46. No to strasznie. No i lat 18. Straszki. Jabła tam fraszki. Kobiety prędko się starzeją. No... To prawda. Słuchaj, Zosia ma lat 18. 18? No za 10 będzie miała. 28. Prawda? Za 15? Za 15 już 33. Dobrze. No i już po młodości. No, no i to prawda. Cóż to jest różnica między wami? A już. Żadna. Ale jest mój. Bo ja nie mam. Ale jest to ogromna. Ale nie ma. Ale no. Ale przecież wać pan nie masz 46. Bo chyba ja powiem. Oj, ale ja mówię, że nie masz. Ale proszę bardzo, jak mi nie wierzysz. Jak mi nie wierzysz, mam metrykę. Metrykę. A nie, to nic nie znaczy. Anielka ma rok 30. Ja 32 skończę, pani Orgonowa zacznie. 36. Wac pan od niej tylko 4 lata starszy, więc wasz rok 40, rzecz jasna. Nie, to jakaś zmyła w metryce. No, na pewno. Jak 40, to co innego. No, a potem powiedz mi, czy nigdy ci się nie trafiło widzieć szczęśliwe małżeństwo, choć nierównego wieku? A i owszem. Właśnie pan prezes Radosław ożenił się z młodą osobą. I kontent. Kontent. Szczęśliwy. Nie, no nie, no szczęśliwy. Tylko, że opowiadałem, że jego własna sekretarza. O, sekretarz, sekretarz. Przecież ty nie masz żadnego sekretarza. No i dobra. Aha, pan Łukasiński od 3 lat z młodziutką żoneczką. Żyje dobrze. Żył dobrze. W przyszłego roku musiał się rozwieść i jeszcze za rozwód słono zapłacić. Ale poszukujesz przykłady. Pan młody Radosław, to się pan żyło się ożenił. I ten żyje szczęśliwie. Żył szczęśliwie. W końcu zwariu, zamknąć to usiano. No ale na coś to szukać daleko? Przecież sam wiesz, w jakim młodym wieku był niewolnicy gdy kiedy przyszła za niego. Jednak Bóg widzi, że nie miał przyczyny narzekać na mnie, tak? Tylko, że nieboszczyk był zawsze jak nieboszczyk, więc pan pani robiła, co chciałaś. No ale poczciwa dusza. Ale on sam tak chciał, a patrz pan jak zechcesz. Może ona będzie robiła, co się jemu podobało. Wszystko zależy od układu. Widzisz, to prawda. W życiu na froncie... Wszystko zależy od was. Ale... O, ja bym spokojny. Ja muszę przyjrzeć. Pani się narazić. No oczywiście. Ale to nie potrzeba. Pomyśl, proszę. Niech tak będzie, tylko nie traćmy czasu. O, kto mnie gwałtem urzekł? Ale wypowiadam panu gwałtem. One myślą, że trafiły na swego. Z którym zrobią co zechcą, którego za nos będą uwodzić. Mają romans zastawiać. Gdzie im się podoba? Sobie do ręki głowy nie łamię, ale no, zabawcy z nami mogą. Nie, no, ale ja mam lat 40. Pewnie, że mogą próbuję, bo mi na noc radzić. Koniecznie chcę iść sam. W sumie to nie należy mi tej wobec nadziei, to pieśń. To zamiaruj się. Cały pokój do mnie. Ale koniecznie, no, ja nie no, ja mam lat 40. No, ale to wie, co już muszę. Może rozkaz ma, może chęć stanie się i pomoc. Ale gwałtem, no, no gwałtem chcą mnie żenić. Nie, gwałtem, gwałtem to nie było. Jaka rozsądna! Rozsądna! Rozsądna, jakby tu tylko rozsądek szło! No, prawdę mówiąc, rozsądek też nie mało! Chcesz się więc żenić? Tego jeszcze nie mówię! Jeszcze? Nie no! Należy wszystko rozważyć! Wszystko od układu zależy! Jeszcze z odmiana! Nie no, ja mam 40! Majorze! Znamy się dobrze, odpis zapala się do mnie! Ja gardło swoje stawię, że nigdy nie zrobisz takiego szaleństwa! Co to było? Szaleństwa? Szaleństwa? Proszę być grzeczniejszy, panie poruczniku! Ale porucznik dobrze mówi. No mój major! Mój kapelan, wygadaj prędzej, a nie gadaj wcale! Chcesz się więc żenić? Żenić się nie żenie? Ale szaleństwo mojej czynności nikt nie ma na was prawa i wita! No ale kiedy nie uchodzi? A co ma mnie kto uczyć, co uchodzi, a co nie? A? Więc rób co chcesz. Potwierdź, panie, jeszcze słowo. I szczerze to mówisz, bez żartów, tak się składa, że nie mam potrzeby sprawiać się przed nim. Szaleństwa, jakiego rady! Nie masz się czego gniewać. Chciałeś rady? Bierz się taką jaką rady. Co innego pada, co innego naga. No jeśli tylko coś tak miałem fałszywe wyobrażenie o małżeństwie, to nie widzę konieczności, aby jego śmierci zadowalać. Piękny to stan wojskowy, ale się sprzeczysz czasem może. Wolność.
Wolność głosi, a zawsze się pod rozkazami nawet staremu biednemu nie ma kto poduszki pod głowę podłożyć. No i cóż tu tak strasznego mieć? Miłą, młodą osobę, co się o nas troszczy, no cóż strasznego? I dlatego, że nieuparty ma być szalony, no bo szalony kto inaczej myśli, prawda? Nieprawda. Nieprawda? Nieprawda! A bądź zdrów! Najniższy. Przedziały ich tu trzy, jak jedna. Z kotami, wąsami, sorkami, Lecę z rozumnego człowieka, głupiec. Nie musi żenić. I to żenić się z dzieckiem, no. Kiedy już by tak zechciał koniecznie, mógłby znaleźć sobie coś dojrzalszego, ale że to... Och, dobrze nastaje zobaczyć pana. Jak też możesz być tak spokojnym, będąc przyjacielem majora? Jak też możesz zezwalać na jego ożenienie? Nie zezwalam. Ale nie starasz się odwieźć go od tego szalonego zamiaru? Zabronić nie mogę. Potrzeba jemu odmiany losu? Niech mi kto powie. Zapewne, że nie. Cóż przyjemniejszego nad stan wojskowy? Zapewne. Używa obecności. O przyszłości nie troszczę. Zapewne. Podległy tylko swojemu obowiązkowi. Zasługa jawna, ta za mną mówi. Nie potrzebuję łaski niczyjej. Nigdy sam, nigdy opuszczony. Zawsze w towarzystwie. Przyjaciół doświadczonych. O, bo gdzie lepiej poznać człowieka niż w trudach, biedzie i niebezpieczeństwie. To prawda. Tam nie popłacają wykształcone słówka. Gdzie tam? Tam działać potrzeba. No mężem przystoi. I na dobrego żołnierza, źle albo dobrze, ale otwarcie. Prosto w drogu i śmiało. Nie chcę się bać. I listę do diabła. O, szczęśliwy, szczęśliwy, kto ten stan obrał. Ach, gdybym nie była kobietą, byłabym żołnierzem całe moje życie. Proszę. Duszycie, kobieta? Raz nawet myśl mi przychodziła ukryć płeć moją, przywdziać mundur i stanąć w szeregu zarów. W szeregu zarów? I ukryć? Ale tylko w kawalerii chciałabym służyć. W kawalerii? Tak, konie lubię. O, to rozumu dowodzi. Sama nawet konno jeżdżę. Konno jeździ, a co to za kobieta? A co za ucieka do sięści rumaka. Jeszcze młodego, trochę dzikiego. Uczyć go prawie chodzić. Powoli. Cierpliwie, jak z dzieckiem. Potem żwawy. Ostrożnie. Wysoko. I się wyciąga. O, w prawo, w lewo. No, to w prawo. A dobra, co? Ale na co? Czasem. Chyba się uparty. Chyba się uparty. I to ostrożnie. I to ostrożnie. Można zarobić. Bo można zarobić. Cały dzień siedziałabym w stajni. Tego, to tamtego, to znowu tego kazałabym przejeżdżać. Sama przejeżdżałam, no to zaraz. No co to za kobieta? A potem wieczór, fajeczkę zapalić. Ooo, tego smaku trudno dam pojąć. Ja to, alboż jedna. Ja pierwsza, ty to nie lubię. Lubisz pani? Sama. Sama ty to pani. Och, tak mam odrębne gusta całej płci mojej. Żem dotąd za mąż byś nie chciała. Ci miejscy panicze, prawda, że ona się tylko bawiła, kręciła, szpachała. Nie mogą mieć kobiety, co by lubiła życie obozowe. Szalone głowy. Marzy się gotowania, ruch, praca. Czemuż pani wojskowego rączką swoją nie zaszczyciła? Sama pucha młodzież trafiała mi się tutaj. Sama pucha młodzież? Wieku rozsądny. Nikt wieku rozsądny. Kto by cenił mój sposób myślenia? No być nie może. Och, serca żołnierzy z kamieni. Nie zawsze. Niewzruszony, twardy. I lud twarda przecież. A przecież dobi się od słońca. I rotymist. A nic złego. A jak mi go rozsądny. Co to za kobieta? Potem podnieść. Może to stajnie. O, potem podnieść. Może pojedźkę. O, potem podnieść. A idę się każeć. A ty Maria. Srożyło mnie! Gdyby nas spuknąć chcieli, by żaden dobrego słowa nie powiedzieć. Jak baranki! Daję dwa minuty, próbowali zjaść. No, dobrze moja matka mawia, że to kobiety rządzi stworzone. Więc czemu nie rządzą? Jakie ty dziecko! Albo to jedne złe na tym świecie! Chciałem pyszności, chciałam. Oj, ja nie wiem, co.
gdybym nawet była najodważniejszym żołnierzem, no to bym zaraz uciekła. Jak gdybym go tylko zobaczyła, no co za was, a rotmistrz i tylko mówi, jak wejdzie do góry, nieszczęście pociągnąć, poróżnić z rodziną.
Oczywiście nie moja rada smyta, że zostaniesz żoną. Okropnie. Ja odjeżdżam. Kiedy? Tej godzinie. Tak prędko? No mamże być świadkiem? Nie, nie chodź. Nie przychodź, Edmundzie. Wasza tajemnica wieczną dla majora zostać powinna. Kapelan wie tylko i ten właśnie idzie ze mną. Ten uczciwy człowiek sparł mój chwilący zamiar i ustali w drodze, której honor trzymać się nasze. Sama więc zostanę. Znikąd drugi, znikąd pocieszenia. Serce nasze razem zostaną. Na zawsze. Złączeni oddaleni myśli, aż się spotkać, szukać się będą. Są jeszcze dla nas pociechy czyste lube. Uśmiech konających. Teraz ostatnio pewnie się widzę. Jak już upłynie czasu, kiedy jak już o mnie słyszeć nie będziecie, wspomnij mu także o mnie. Powiedz mu, że to dla niego wyrzekłem się więcej niż życia. Pomyślę się ciebie. Albo nie bądźmy swojego spokojności. Sofio, tym uściskiem, tym pożegnaniem tracę prawo do swojego serca. Zapomnij mnie. Nigdy. Bądź szczęśliwy. Bez ciebie? Dla mnie. Proszę. Sofio, raz ostatni. Uchodzi i jeszcze raz uchodzi! I zrobię to, co mi się dobrym zdawać będzie! Ale
tajemnie z kobietami w bloki się wdawać do... Tego się ci nie spodziewał. No, majorze, majorze, co ty gadasz? No, no co ty gadasz? Co ja gadał? Ty no. No, co ja gadał? A siebie się spytaj, co ja gadał, a na morze z panem porusznikiem, a spiski, a wykradzenie nie przystoi wydawać pana? Te! Pru! Pru! Te! Wstydź się! Gdyby dawny towarzysz mi do bojcy, to ja teraz panu mówię, to obwiesiłbym się na pierwszym drzewie. Rozumiesz, wasz pan? Obwiesiłbym się do 100 000 paraliżów! No, no co się dzieje? No, no co się dzieje? Uważ palca między drzwi! Palca nie przed skrzynią! Kto radę powtarza? Na tym zaradzę! Panią szuka jodu! Jadła, ale przyszłam ją! Rozumiesz, wasz pan? Kto radę powtarza? Na tym zaradzę! I proszę to pamiętać! Sługa umierzona! No i co tu się dzieje? No, no co się dzieje? Ja mam mości są... Jednego razu byłam w domu mojej przyjaciółki. Dawała mi rady. Rady, prawdę mówiąc, które moje dobro już jej miały na celu. Poznała się w końcu na tym. Powiedziała, że rad nie potrzebuje. I że staje się na ten. Wiesz, co was pan wtedy zrobiła? Kazałam zacząć i wyjechałam! No jakie rady? No, no. Co ja zrobiłem? No co ja przewiniłem? No co się dzieje? O, proszę, panie! Jakiś oficerek? Któż to uprawnił was pana w te sprawy się mieszać? Ile jeszcze tych namów, tych flotek, tych skisków będzie? Taki z was pana doradca, taki przyjaciel, żebyś miał pokój ustalać, zgodę utrzymać. Zniecasz nie z nas. Gdzieś brata z siostrą. Siostry z siostrą! Córkę z matką, przyjaciela z przyjacielem. Wasz pan tu nie zgodę utrzymujesz, wasz pan spiski i zdrady spójrz, wasz pan prawisz bójki, kłótni, klęski małów! Ja pragnę bójki, kłótni, klęsk i mordów! No co tu się dzieje? No co się... Gdzie jest Mario? Nie wiem! Żałunek! Żałunek mnie nazwać, że chce się żenić! Co? Jak to? I ty także? Nie o tym mowa. Major mi wybił, boleśnie obraził. Przed panną anielą nazwał mnie starym szalonym. Ale od przyjaciela? A obraza nie znam przyjaciela. Gdzie jest major? Nie wiem. A ja wiem, że wiesz. A nie wiem. Nie chcesz powiedzieć? No to dalej, bo nie wiem. No, byłeś się sprzeciwił, byłeś się sprzeciwił. Nasze szczęście solą wokół. A piękne szczęście. O wiem, mówiła mi panna aniela, coś przed nią nagadał. Ale nie dbam o to i rady nie potrzebuję. Nie na złość, ożenie! Słuchaj, ty pan! A nic słyszę się potrzebuje. Ale sam się żenić nie możesz, to chcesz, aby małżeństwa nigdzie nie było. No, no broń Boże, ale twój wiek, rotmistrzu, panie, twój wiek! Lat moich nierachmi, do stupionów nierachmi! Co się dzieje, no? Coś się dzieje? Nie? Się zdaje, że oni poszaleli! Poszaleli mnie tej łaski. A cóż tam poczciwy księgo... Niech się pan ustawi. Aj, owszem, a to kogo? To pana majora. A majora? Aj, owszem, a względem czego? Chcę się zanić! No, proszę, uchylku, pani Orgonowej, no, no ładna dziewczyna, kochanie, tego no prosiłbym więc. Chcesz się żenić? No, chodźmy i dzisiaj. Nie, nie, tego już nie mogę, no niech was Bóg ma w swojej opiece, no, no co się dzieje, no co się dzieje? Nie w swoim humorze, no, odłożone, nie stracone, mam dość czasu, kilka dni tu zawadzę. To się koledzy zdziwią, nie jedno tej czego. Winszuję tak, winszuję, panie Grzegorzu. Dlaczego? U niby nie wiesz, bo dlaczego miałbym winszować, jak nie młodej oblubienicy? A tak, dziękuję. Słuchaj, chodź, chodź. Słuchaj, jak się ożenisz, nie? Jak się ożenisz, zamknij oczy, widzisz to? Widzisz? Ożenimy się, jak się ożenisz, to będę winszował tobie imieniem całego pułku. Ale chyba mam przekazać, to widać, że jest syn organizacji. No wszyscy cieszyć się będą! A co to przyjaciół będzie miał pan Grzegorz, tak? No tyle co i teraz. No to bardzo dobrze, to wszyscy kochać go będą!
naprawdę? No, no za to ręczę. A jak nie Grzegorza, to... do domu. Grzegorzowo! Tego wcale nie chcę! Bo chcesz czy nie chcesz, to tak będzie. Daj mi pokój, no nie lubię takich żartów. Przyzwyczajaj się po trochę. Szalony, jak żeby to być musiało? Słuchaj, będzie niezawodny! Daj mi święty spokój! Że się kiedy chcesz, ale potem nie gniewa się, jak ciebie palcami wytykać będzie. Nigdy palcami wytykać nie będzie! Ja pierwszy! Kto będzie temu... temu syndy los? Cóż, przecież to trzeba swojego nadstawiać. Nadstawię bezpiecznie od ciebie. Raz w zasadzie. Boisz się! Nie, no się nie boję. Boisz się. Ja się boję, tak? Dobra. No dobrze. No to do obiodu w takim razie. Tak, szkodzie. Jeszcze raz powtarzam. Wszystko przyjmę między swoimi, którzy widzą, jak sobie życzymy. Ale nie przed panną Anielą. Tego znieść nie mogę. I potrzeba... abyś mnie przy niej przeprosił, krucie, przepraszam, a przy niej nie ma twoje, że z większym uszanowaniem, moja siostra! No i ci powtarzasz ten stary gruch od do niczego! A Józefu, stóp piorunów! Nie, Grzesiu! Grzesiu, rębo! Mów to, że gdzie jest! Gadaj prędzej, to się tu dzieje! Dobrze, jak pan mają każdy, to ja powiem, jak się ma rzeczca. No. Oto Grzegorz, tak jak jego lubili. No zakochał się trudzi. W takim wieku, to proszę pana majora, trzeba być szalonym! Szalonym? I cóż dalej? No, żenić się chce. Żenić się w takim wieku, no to trzeba być totalnie głupi! No i cóż dalej? No, chciałem mu wystawić jakiego kłopotu na będzie. Chciałem mu powiedzieć, że ile razy mój stary to żona młoda, albo stara żona młody mąż. Tyle razy niezgodne małżeństwo. No bo proszę pana majora, proszę, między nami. Co stare, to stare, a co młody, to młody. No ogień pali, woda gasi! No chciałem mu powiedzieć, że jemu tak będzie, jak i wszystkim było w podobnym razie. Nelo, mi nie chciał słuchać! No, przemówiliśmy sobie, o tak doszło do góry. Ale panie majorze, kiedy nie mogłem ścierpieć, jak mi powiedział, że koledzy palcami wytykać nie będą. Rozumiem, tak. Ja wiem, że mógłby nie być z panem majorem. Czemu gwałtem mu radzić, kiedy on nie chce twojej rady? Bo mi go żal. No na pewno żal mi go. Bo wiem, że będzie żoło. No, bywamy z żołnierze, prawda? Wszyscy go lubili, szanowali. A teraz, no taką bufonę wychowisz, no, no taką uparłem na swoją śmołę, nie jesteś tak! Ciszej zgoda ma być! Krzyknął! To najpierw mój przyjaciel, a teraz, no co, mam starcze, bo o tym jest! Ciszej, precz, precz, zgoda, marsz, zgoda ma być! Chcieliśmy podobno głupstwo zrobić. I mnie się tak zdaje. Wielkie głupstwo. Wielkie głupstwo. Nie ma co mówić. Niech go Bóg kochę. Ostro prawdę wypowiedział. Po huzarsku. Dawno tak się nie czerwienił. A po co mnie cierpło? No długo nie może stracić rozumu. No i to na szczęście prawda. Nie przerwa. A cóż dopiero przed frontem? No ale co tego biedy z nas nie zrobił? On zobaczył w jednym dniu. Przewrócimy dom cały. A w głowach naszych? Chcieliśmy się żenić. A po co? Na co? Kłóciliśmy się ze sobą. A, to mój przyjacielu, nie na długo. Tego były nam badań nie dokazane. Majorze, ja się ciebie czuć przełpią. A ciebie piśmem. Pana nie, a tak mnie uradowała. Ale ty tacka tak po kroku noszę, hej. Moi panowie, nie wiem, co tu się dzieje. I nie chcę wiedzieć. Nie chcę jej dłużej bawić. Bożcie. No ale kochany Józefie, no zostań, wszystko do porządku wróciło. Ty stary, na mnie się gniewasz. No na żadnego, na żadnego. I cóż tu się dzieje? Przecież to na rozumu. O, brawo. Kochaliśmy się, chcieliśmy się żenić. Nie uchodź. Ale już się nie kochamy, się nie żenimy. A, to mądrze, a mądrze moi koledzy. Ale wiecie co, koledzy? Nie to, żebym zbłocił. Nie to mnie boli, bo któż czasem się nie boli, ale czynność się nuda. Tam na sercu jak kamień. Ale jaka czynność? Nie wiesz? No wiem, że mi Zosia się podoba. Chciałam wygrać z bałamuci, czy usiadł. Być nie może. Majorze, no co ty gadasz? No co ty gadasz? Tak jest i to mnie zawodnie. Ale któż ci to powiedział? To moje siostry. Ach, siostry i Wysiu. Jak temu, że z nimi o tobie rozmawiam. Ja tam niczego, ale klęczę przed nią. A, prawda. Przy pożegnaniu polecając jej szczęście. Boję, nie rozumiem. Ale posłuchaj tylko, majorze. Edmund i Zofia kochali się od dawna. Zofia, pewna, że jej ręki nie przyjmiesz, ulegając pozoru woli matki,
chciała czas zyskać i oddalić jakiegoś tam nienawidzonego zalotnika. No ale jak rzeczy chwilą wzięły, Edmund postanowił wyjechać, wyrzec się miłości i nigdy już Zosi nie widzieć. Ja byś nie miał na sercu jego nieszczęścia. Wiecznie ci to ukrywam. Mój majorze, on ci poświęcił. Poświęcił ci więcej niż życie. Prawda? Tak, naprawdę, tak jak on myślał? Edmundzie! Edmundzie! Cóż to za wibacy? O, wchodzimy po prostu rozumu. A rozumu? O nie, patrz pan tu jeszcze. Zosiu! Jeszcze? Zosiu! Zosiu! Mój zastępca! Twój mąż! Mojego radę! Ja stałym majątkiem, który już mu od dawna znaczyłem, zastąpi mnie przy Zosi. Kapelanie, uchodzi! A, chodzi! Chodzi! I po błogosławie! Jeszcze nie mówiłem ci, że ojca go dokąd będziesz musiała! Przyjemny obowiązek, tak zgodny z tym, co jak mi zyskać dziennicza, który wcześniej... Ja już muszę co na koło. Bądźcie szczęśliwi! No i pamiętajcie o środkach! Rotmistrz, jakże będzie? No, trudna, co było? Rzekłeś! Służyć nie mogę! Zdrajca! No ciszej, no ciszej moje damy! Niech wam będzie, żeście kuzarów zwyciężyły, żeście ich powaliły na kolana, jednego musieliśmy wam oddać w niewolę. To przyznacie! Najlepsze. I wiecie co? Nie spodziewałem się, że to powiem, ale... Wiwat damy! Wiwat!